Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejną zupkę koreańską. Tym razem jest to kimchi. Waga 120 gramów oraz 511 kilokalorii. I co my tu mamy? Saszetka z warzywami od razu wrzucamy do gotującej się wody. Tu jest baza do zupy, czyli bulion z jakimiś dodatkami. Też od razu wsypujemy to do wody. Tego bulionu całkiem sporo tam jest. No i sam makaron, który należy oczywiście ugotować, także to nie jest instant. Ja sobie go wcześniej pokruszę. Można oczywiście wrzucić w całości. Makaron dodajemy do wody i gotujemy go przez około 3 minuty. Jeszcze nieco pomieszać trzeba. Tak wygląda gotowa zupa. Mamy tu kawałeczki marchewki, szczypiorek i trochę kapusty. Do tego spokojnie możemy dodać jakiegoś mięsa. Podczas podgrzewania oczywiście. No i można dodać też kapustę kimchi. Jeszcze więcej niż tutaj jest, bo tej jest tutaj malutko. Może być też taka z puszki albo z woreczka, jak to niektóre firmy sprzedają. Na pewno polepszy to smak. Najpierw próbuję bulionu. Jest lekko ostry i lekko kwaskowaty. Dla mnie bardzo dobry. Sam makaron oczywiście jest taki sprężysty. Też bardzo dobry. Na pewno makaron jest lepszy od takiego typu instant. W zasadzie jest to moja druga po poprzedniej zupie. Zupa wyśmienita. Bulion jest fenomenalny. Zachęcam do spróbowania przynajmniej jeden raz. Jest nieco mniej ostrzejsza niż poprzednia. Ale też czuć moc. Także to nie jest jakaś tania wersja zupy marketowej. Tylko naprawdę coś bardzo dobrego. Także jak najbardziej polecam tę zupę. Gdzie ją oczywiście kupić? Link pod spodem w opisie. I do następnego filmu.